Módlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy czas. Dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo, ono dzisiaj wpływa na nas, że ono działa w nas. Dziękujemy Tobie, że Święty Duch, on jest na tym Słowie. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że Ty do nas mówisz, że Ty pokazujesz nam, w jaki sposób mamy rozumieć serce Ojca. Jesteśmy gotowi, Duchu Święty. Nasze umysły są otwarte. My bierzemy autorytet nad wszelkim chaosem i zamętem. My ustanawiamy, że wydamy stukrotny plon tego, co będzie teraz mówione. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, więc ja będę mówił dzisiaj tylko na temat wiary w różnych aspektach. Myślę, że nam się uda, chociaż nie wiem, zrobić wszystko, jak my to przełożymy, to na dzisiejszy dzień, ale będziemy ciągnąć temat. Robimy warsztaty wiary w Warszawie, więc to, co ja będę tutaj mówił dzisiaj, to są takie główne rzeczy związane z wiarą. Coś, co tworzy moje życie wiary. Coś, co jest dla mnie fundamentem funkcjonowania, jeżeli chodzi o wiarę. I to jest takich 6 aspektów, które chcę omówić. Ja będę rzucał je hasłowo. Ja dlatego proszę Was, żebyście sobie notowali to i potem studiowali. Ewangelia Jana, 1 rozdział od 1 do 5 wersetu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało i bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Znany tekst. Chcę zwrócić uwagę na podstawowe elementy tego tekstu. Przede wszystkim na początku. Na początku. Greckie słowo proton. Początek. Na początku. Czego? Wszystkiego. A więc zanim ruszamy gdziekolwiek, to mamy co? Słowo. Na początku było Słowo. I zawsze na początku jest Słowo. Temat tego wykładu to wiara w Słowo. Ale nie w Słowo na zasadach zapisu biblijnego. Bo to nie zapis biblijny był na początku. To nie jest zapis biblijny, że na początku był zapis biblijny. Ono było na początku u Boga. Skąd ono wychodzi, to słowo? Z Boga. Oryginał mówi: ono było na początku Boga. Rozumiecie? No, to się w głowie nie mieściło tym, którzy tłumaczyli to jakby Biblię. Też na początku Boga. Co to znaczy? Czy Bóg ma początek? Nie, to nie znaczy, że Bóg ma początek. Bóg nie ma ani początku, ani końca. W ogóle Bóg to jest niezmierzalna postać. Nie ma czegoś takiego. Dlatego nie można Boga zmierzyć, bo Bóg się nigdzie nie mieści. Nie mieści, Bóg się nie mieści. Natomiast co to znaczy, że ono było na początku Boga? To znaczy, że Bóg cokolwiek czynił, czy też czyni, czy też czynił będzie, tak? To zawsze pierwotypem jego działań będzie Słowo. Słowo. Więc żebyśmy my mogli prawidłowo chodzić w wierze, to każda część naszego życia związana z tym, w co wierzymy, zaczyna się od jakiegoś słowa. Zaczyna się od jakiejś prawdy, od jakiejś formuły Bożej. Czyli nasza wiara to nie jest coś, co jest zawieszone w powietrzu. To nie jest też wiara w jakąś enigmatyczną część Boga, tylko to jest wiara w wypowiedzianą część Boga. To jest coś, co jest wypowiedziane, czyli coś, co widać, co czuć, co
co można dotknąć. Że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I czytamy dalej, a Bogiem było Słowo. Czyli widzimy, że Słowo jest Bogiem. Czyli już widzimy, że to nie jest zapis biblijny, tylko to jest osoba. Co to jest Słowo? To jest osoba. Czyli Bóg wypowiadający Słowo, to jest Bóg wypowiadający samego siebie. On kiedy wypowiedział Słowo jakieś, to została uwolniona tak potężna energia, która była częścią jego istoty. Zobaczcie, jaką ziemię. Ja ludziom mówię, jak Bóg stworzył ziemię. Przecież ziemia powstała w koncepcji w ogóle, jakby w centrum serca Boga, to ziemia była. Miały w środku. To jest dla nas nie do okiełznania zjawisko, bo nam się wydaje. My nie będziemy tego zgłębiać od strony filozoficznej, bo nie mamy w ogóle na to czasu dzisiaj. Ja natomiast chcę, nam się wydaje, że coś powstaje w jakiś enigmatyczny sposób. Nie powstaje w enigmatyczny sposób. Prawdą jest to, że cokolwiek Bóg tworzył, tworzy czy będzie tworzył, to wynika to z Niego. On udziela siebie wszędzie. Jak On to robi? Przez Słowo. I nasza wiara opiera się na Słowie. Krótko powiedziawszy, jeśli Bóg coś powiedział, tak, to jest temat skończony. I ja mogę na tym sobie tak stanąć, jak stoję na podłodze. I ja mogę się uprzeć i nie ruszyć się z miejsca takiego nigdy i nigdy się nie zawiodę. A więc moja wiara to nie jest wiara enigmatyczna. To nie jest wiara w coś. To jest wiara w Słowo. Czwarta rzecz to jest to, że wszystko przez nie powstało i powstaje. Czyli to za pomocą Słowa powstają rzeczy. Za pomocą Słowa powstają rzeczy. To jest w ogóle początek nauczania na temat wiary, bo wiarę musimy na czymś zaczepić. Na czym my zaczepimy wiarę? Przecież my musimy na czymś ją zaczepić. Musimy w coś wierzyć. Ktoś powie, tak, ja wierzę w Boga. Mówię, to jest bardzo enigmatyczne stwierdzenie, że ty w Boga wierzysz. Bardzo enigmatyczne. Diabeł też wierzy w Boga i co z tego? W ogóle nic nie znaczy. Kogokolwiek się zapytasz w tym kraju, idź się zapytaj kogoś, czy w Boga nie wierzy. To w ogóle jakąś garstkę ludzi znajdziesz. To rzadko kto powiedział, ja nie wierzę w Boga. To takie niepolskie. Rozumiesz? Polak, katolik to jest jedno i to samo. Rozumiecie? Bóg, honor, ojczyzna. W ogóle wiesz, te slogany, które są walone od tysięcy w ogóle pokoleń. W ogóle. Rozumiecie? O. Tu nie ma, że niewierzący. Ale co to znaczy, że ktoś wierzy? Ja muszę wierzyć w coś konkretnego. Jezus to jest Słowo. To jest wypowiedziana postać Boga. W ogóle rozumiecie, o co chodzi z Jezusem? Jezus to jest wypowiedziana postać Boga. To jest wypowiedziany Bóg. To jest Bóg, który się wyraził. To jest wyrażenie się Boga. On się tak wyraził. On się wziął, urodził. Ty. Wziął się i urodził. Zobacz, o co chodzi ze Słowem. W ogóle wziął i się urodził na ziemi. Szok. Znajduje sobie jakąś człowieka 18 czy tam 16-letnią w ogóle Żydówkę, tak? I on w ogóle robi jakiś myk, że ona w ciąże zachodzi. Już się wziął, urodził przez nią. Słowo to Jezus. Jezus. Na początku był Jezus. Poczytaj to sobie. Na początku był Jezus, a Jezus był u Boga, a Bogiem był Jezus. Rozumiecie? Musicie to załapać. To jest w ogóle ruch wiary. Ruch wiary. On był na początku Boga. Wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światło świeci w ciemności, a ciemność jej nie przemogła. To Jezus. To o Jezusie się zaczyna ta Ewangelia. Dlatego jest napisane, a Bogiem było Słowo. A Bogiem było Słowo. W Słowie jest życie. Życie. A więc my musimy zrozumieć, że kiedy my wierzymy w Słowo, tak? Zaraz o tym ja to będę szerzej mówił, tylko na razie musimy to sobie nakreślić, to tam musi uwalniać się życie. Czyli nasza wiara nie ma wyjścia, ale musi być skuteczna.
Ona musi być skuteczna, bo to jest ta sama, bo to jest ta sama formuła energetyczna, która spowodowała, że Ziemia powstała. Ziemia. Ziemia. W ogóle ludzie, spójrzcie w kosmos. W ogóle Bóg to jest, to jest mistrzostwo dopiero. Tam z Abrahamem rozmawia i mówi: Abraham, usiądź i spójrz w gwiazdy. Widzisz w ogóle te gwiazdy? W ogóle widzisz te rzeczy? To moja robota wszystko. Miliardy słońc. Zobacz, kto ja jestem. Zobacz, co ja jestem za postać. A ty masz w ogóle dylemat, tak? Czy ja cię zawiodę, czy ja cię nie zawiodę. Jak ja w wolnym czasie słońca stwarzam. Ty. Zobacz, co on do niego mówi. Abraham, ty popatrz w kosmos. Mówię, ty w ogóle, a jeszcze, bo, a jest, co ciekawe, to jest sarkastyczny jest tym wszystkim. Jeśli umiesz policzyć, mówię. Ty, mu wyjeżdża, w ogóle wiesz, o co chodzi. Finezyjnie, bo. Jeśli umiesz policzyć. Miliardy słońc! Bo, tyle, bo on ma dylemat w ogóle. Czy my damy radę? W ogóle wiesz, o co chodzi? Czy my damy radę tutaj? Ja chcę wam coś pokazać, bo to ja chcę, żebyście zatrybili, o co chodzi z wiarą. Wiara to nie jest, ludzie, jakaś taka dziwna strefa w ogóle. To jest coś realnego, silnego, twardego. Jeżeli jest słowo, to to słowo jest grunte. Ja staję na tym gruncie, rozumiecie? I żeby się woda zapaliła, tak? To ja z tego gruntu nie zejdę. Dlaczego? Bo to jest pewniak nad pewniakami. Bo to jest Bóg wyrażony. Jak on powiedział słowo, to jest koniec. Ja się pytam, gdzie tu miejsce dla diabła? Jakie tutaj demony, gdzie to tam w ogóle? O co chodzi w tym? W ogóle, o co chodzi z porażką wierzącego? W nim było życie, a to życie jest fundamentalnym elementem powstania ludzkości. Ludzkość powstaje przez słowo. Powstałeś przez słowo. Bóg cię wypowiedział. Ty jesteś wypowiedziany. Jelita twoje są wypowiedziane. Wątroba, trzustka, dwunastnica, nerki, kręgosłup. 600 parę mięśni wziął, wypowiedział i powstał. Dobre? Zobacz. Wszystko wypowiedział w twoim życiu. Wszystko wypowiedział w twoim życiu. Koncepcja, która w nim była. Dlatego jest napisane, że on stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Co to znaczy na obraz i podobieństwo? Rozumiecie, że tam jest hebrajskie słowo użyte na obraz i podobieństwo, to jest słowo negatyw. Dzisiaj, do dzisiaj używane w ogóle w języku w ogóle jidysz. To jest negatyw. Jest tej negatywem Boga w ogóle. Rozumiesz? Jakby wziętym z niego, jakby wziął i się pszenicował. Jakby wziął i cię w ogóle wyjął z siebie. Że on cię wymyślił. On cię wymyślił. Wymyślił. Ludzie często przychodzą z jakąś chorobą i mówią, ja nie wiem, czy Bóg jest w stanie uzdrowić tą chorobę. Ja mówię, co tam masz chorego? Trzustkę. Ja mówię, przecież Bóg ci trzustkę wymyślił. Czy w ogóle wiesz, że on jest autorem trzustki? Te wszystkie tam zagięcia, te takie różne, nie wiem, co tam się z czego trzustka składa. Z czego by się nie składała trzustka, to powstała w zamyśle Boga. Bóg z siebie wyjął trzustkę. Przyszła ostatnio kobieta do nas, znaczy jest w kościele, przyszła, że raka ma. Raka narządów rodnych. Pomodliliśmy się o nią, zaczęła chodzić w wierze. Poszła do pani doktor, mówi, proszę mi zrobić badanie jeszcze raz. Zrobiła jej doktor badania, dzwoni do niej, mówi, pani, muszę te badania przesłać do instytutu, bo tam profesor musi to zobaczyć, bo ja tego nie rozumiem. W jakimś czasie zadzwoniła, mówi, no już są do odebrania te badania, pani przyjedzie. Przyjechała. Nie umiem tego wytłumaczyć, pani ma nowe tkanki. Teraz świadectwo składała w niedzielę. Nie to, że tam raka nie ma. Komórki ma nowe wszystkie. O co chodzi? To Bóg wymyślił organy. Okej? Okay? Ja chcę, żebyś zrozumiał, na czym my wiarę swoją opieramy. Nie opieramy swojej wiary na jakich w ogóle doznaniach, na enigmatycznych sprawach. Rozumiesz? To w ogóle jest, to jest bardzo silna koncepcja stwórcza.
Bardzo silna, nie do podważenia. Dalej jest napisane, że życie przemaga śmierć, czyli światłość przemaga ciemność. Jeżeli życie przemaga śmierć, to znaczy, że kiedy my wierzymy, to my stajemy ponad śmiercią. Jeżeli ja w coś wierzę, to nic nie może tego przemóc. Jaka tam śmierć? Co mnie śmierć? Rozumiesz? Śmierć sobie może kosę na tobie stępić. Zrozum to. Jeśli będziesz wierzył, to jest wiara. Jakże trudno ludziom to zatrybić jest. To wiara to nie jest coś w ogóle pozbawionego siły. Ludzie mówią, tak jakoś dzisiaj wierzę, jutro nie wierzę. Ja mówię, a dzisiaj masz ziemię pod nogami, a jutro nie masz, jak masz? A nigdy o tym nie myślałem. Ja mówię, człowieku, a w ogóle, mówię, kontrolujesz oddychanie? Czy nie kontrolujesz? To normalnie wstajesz i oddychasz, machinalnie. Tak oddychasz, tak? No tak, tak, w ogóle nie myślę, że oddycham, a oddycham. Ja mówię, widzisz, to o to chodzi, żebyś tak zaczął wierzyć. Że ty musisz zrozumieć, że to jest coś, co w ogóle jest stałe, niezmienne, silne, bo Bóg tak powiedział. Skoro On wypowiedział siebie i urodził się na ziemi przez to, skoro On wypowiedział ziemię, wypowiedział ludzi, tak? To że jakiś problem z tym, tak? Żeby każda inna rzecz mogła ulec zmianie zgodnie z Jego Słowem. Jeżeli jest na coś Jego Słowo, jeżeli jest na coś jakaś Jego koncepcja, a Ty w to uwierzysz, to Ty jesteś zwycięzcą i koniec. Tylko nie możesz się nigdy cofnąć z tego. Nigdy. Nigdy. Ja założyłem kościół w ośrodku dla bezdomnych i chodziłem z bezdomnymi, rozmawiałem i mówię do nich tak. Głosiłem do nich i mówię, Bóg chce, żebyście mieli wiele domów. Jeden do mnie przychodzi, ja bym chociaż jeden dom chciał mieć. Ja mówię, jesteś egocentryczny strasznie. Jak Bóg powiedział, że możesz mieć wiele domów, to chciej mieć wiele domów. Jeden załapał, jeden człowiek z tych bezdomnych załapał. Mówi do mnie, ja wiem, że będę miał dom. Ja wiem, że będę miał piękny dom. Ja mówię, dobrze, teraz będziesz chodził wśród kolegów tutaj bezdomnych i opowiadał o tym, co masz w tym domu. I on chodził, opowiadał wszystko łącznie z kolorem kafelków na ścianie. Rozumiecie? Ten facet opowiadał tak 2 lata. Po 2 latach miał dom. Po 2 latach. To jest historia w ogóle długa, mi się nie chce jej opowiadać. Nie? Wierzący ludzie się znaleźli, którzy nawet mu wyremontowali łazienki i zrobili mu kafelki takie jak chciał. Ale on 2 lata chodził i opowiadał. Bezdomnie po środku się w głowę pukali. Mówi, ty jesteś debilem, debilem. Ale on wiesz, on wiedział, że skoro Bóg tak powiedział, rozumiecie, to nie jest problem w ogóle. On się na to uparł. On był uparty jak muł. Bo on wiedział, że słowo to Bóg. Że kiedy Bóg mówi słowo, to mówi siebie. Cóż większego niż On. To jest potężna energia, ludzie. Rozumiecie, o co tu chodzi? Potężna. Nie ma nic większego. Nie ma nic nad to. Śmierć nie przemoże życia. Śmierć, czyli żaden symptom śmierci nie przemoże słowa. Kiedy stajesz na słowie i wierzysz w słowo, to jesteś najbezpieczniejszą postacią na świecie. Rozumiecie? Przykład. Lata temu. Nawracam się do Boga. Wychodzę z więzienia. Po roku tam czasu z kawałkiem aresztują mnie znowu, wyciągają mi starą sprawę. Idę znowu do więzienia za stare rzeczy. W więzieniu siedzę już jako nawrócony człowiek i mówię do Boga tak, Panie, ja już teraz nie walczę, nie będę się bronił, a siedzi w tym więzieniu wielu moich wrogów, którzy na mnie wydali kiedyś wyrok śmierci, chcieli porwać mi żonę, dziecko, ale ja już nie walczę, Panie. I modlę się, siedzę i modlę się, czytam sobie Biblię i dochodzi do mnie słowo. A w zasadzie szereg słów. Nie zostawię Cię, nie opuszczę. Moja ręka zawsze nad Tobą. Ochronię Cię przed wrogami Twoimi.
Ja zaczynam to słowo wyznawać. Wyznaję to słowo. I któregoś dnia przyjeżdża kolejna ekipa policji do mnie przedstawić mi kolejny zarzut. Ja już sobie zeszyt założyłem. Przyjechali do mnie. Jak zawsze mnie brali na tak zwany piąty pawilon, tam były sale przesłuchań. Wzięli mnie na piąty pawilon i wprowadzają mnie do takiej klatki. Tak jak te fotele. O, taki kwadrat. No to ile to? To 2×3 powiedzmy. Taka klatka. Siadam sobie tam na ławeczce i za jakieś 10 minut czekam na adwokata mojego. Na adwokata czekam wtedy. A i na policję, i na adwokata. Siedzę tam sobie i czekam. I otwiera tą klatkę funkcjonariusz i wchodzi człowiek. Wchodzi człowiek, patrzy na tego człowieka. Facet na mnie wyrok śmierci wydał. Facet, który wydał na mnie wyrok śmierci. Który chciał mi porwać żonę. Rozumiesz? I ja tu siedzę, tu. A on stoi tu, metr ode mnie. I patrzy na mnie, a ja patrzę na niego. Rozumiesz? I słyszę głos Ducha Świętego. No i co? A ja mówię. Kule wiesz. Kule. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. On na mnie patrzy, on mnie nie widzi. Facet, co wyrok na mnie wydał? I Duch Święty mówi. No i co? Chronię cię? Człowieku, byłem w klatce 9×9 z facetem, który mnie nie poznał, który na mnie wyrok śmierci wydał. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ja uwierzyłem w słowo. Rozumiecie, o co chodzi? Uwierzyłem w słowo. Parę miesięcy później czytam to samo słowo. I czytam, że Duch Święty jest moim pomocnikiem. I przypominam sobie, że Duch Święty po grecku to parakletos. I słowo parakletos do dzisiaj używane jest w Grece jako adwokat. I słyszę głos. Ja jestem twoim adwokatem. Nie weźmiesz żadnego adwokata do swoich spraw. Rozumiesz? Żadnego adwokata. Jadę na sprawę, gdzie mam wyłudzenia 1 000 000 zł. 1 000 000 zł wyłudzenia. Bez adwokata. Schodzi do mnie adwokat z urzędu, ponieważ muszą dać, jeżeli ktoś jest w zorganizowanej grupie przestępczej. Schodzi do mnie. Adwokat z urzędu to jest ktoś taki, kto bierze 600 zł czy tam 800 zł od państwa za to, że przyjedzie na sprawę. I nic go to nie obchodzi. Bo on tam musi być, to jest urzędnik. I on schodzi do mnie na dół, ten urzędnik, i mówi tak. Pan mnie nie zna, ja pana nie znam, jestem pana adwokatem. Bo wie pan, że pan musi mieć adwokata. Ale wie pan, tak przejrzałem akta pana sprawy. A ja się tak spojrzałem, przejrzałem akta mojej sprawy. Wiesz, urzędnik, wiesz. I tak sobie pomyślałem, wie pan, że w ogóle tu można na przykład napisać wniosek do sądu, żeby dobrowolnie się poddać karze. Jak w ogóle słucham, wiesz, siedzę za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mam 1 000 000 zł wyłudzenia, a ten do mnie mówi, jestem recydywistą wielokrotnie karanym, a ten do mnie mówi tak, że mówi, ona zawnioskować do sądu o dobrowolne podanie się karze i mówię, myślę, że nawet byśmy byli w stanie nie więcej niż 2 lata osiągnąć, a ja już siedzę 2 lata w śledztwie, czyli mam to zaliczone, tak? I byśmy się ubiegali o to, żeby nie płacić żadnych pieniędzy. A ja w ogóle mówię, dobrze, jeśli pan to załatwi. A on mówił, tak sobie pomyślałem. I on poszedł na górę. Nie było go z godziny, zszedł na dół i słuchajcie, do mnie mówi. Wie pan co, ja rozmawiałem z sędzią, to się zgodził. A ja sobie myślę, w ogóle film oglądam jakiś. Mówi, jestem, o co chodzi, mamy cię, wiesz, nie? Bo co to jest w ogóle, nie? Wchodzę na górę, przyniesie ci mój wspólnik, tak? I sędzia mówi tak. Panie Ceroński, czy pan się zgadza z wnioskiem pańskiego adwokata? Ja mówię, zgadzam się, Wysoki Sądzie, a Wysoki Sąd się zgadza. Tak, Wysoki Sąd już podjął decyzję, mówi, proponuje 2 lata pozbawienia wolności, zaliczenie aresztu i 0 krzywdy. 1 000 000 zł.
przeszło mi bokiem. Parakletos. Bo zdecydowałem się wierzyć w słowo. Bo zdecydowałem się w tej małej więziennej celi uwierzyć w te stare słowo. Zrozumiałem, że to słowo to on. Że to nie jest jakiś głupawy zapis. Że to nie jest jakiś, w ogóle to nie jakaś, to nie jest film jakiś. To żywy Bóg. Jeśli on coś mówi, to jest on w akcji. On w akcji. Rozumiesz, co to jest on w akcji? On nikomu tego nie zleca. On sam działa. To Bóg w akcji. Rozumiecie, o co chodzi z wiarą? Wiara to jest waluta naszego życia. Waluta. To twarda waluta. Śmierć nie ruszy słowa. Jeśli ja wierzę w słowo, to śmierć mnie nie ruszy. A cóż jest większe niż śmierć? Nic. Każda siła niszcząca na ziemi to jest pochodna śmierci. Choroba, nędza, bieda, kłopot, dramat. Rozumiesz? To wszystko pochodne śmierci. Mniejsze niż śmierć. To wszystko mniejsze niż śmierć. A skoro śmierć nie przemoże słowa, tak? No to o co chodzi? Ludzie, my jesteśmy wygrani na dzień dobry. Pytanie, czy będziemy wierzyć. Wiara to wiara w słowo. Przeczytam jeszcze wam Psalm 56:5 w tym temacie. Psalm 56:5. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Wysławianie słowa, czyli podnoszenie słowa do rangi Boga, w automatyczny sposób buduje wiarę, czyli zaufanie. Jeszcze raz. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam. Wysławianie słowa, czyli podnoszenie słowa do rangi Boga. Podnoszenie słowa do najwyższej rangi. Rozumiecie? Uznanie prawd Bożych za najwyższy wymiar życia powoduje, że nasza wiara będzie rosnąć. A relatywizm to twój największy wróg. Mówienie, że tak Bóg powiedział, ale to jest strzał w kolanko. Ale czuję inaczej, ale myślę inaczej, ale mam takie doświadczenie, ale gówno mnie to obchodzi. I to jest brutalna prawda. Bo jeżeli coś powiedział Bóg, to jest ostateczność. Z tym się nie dyskutuje. W to się wierzy. A jak się w to wierzy, to się odnosi sukces. A jak się w to nie wierzy, to się odnosi porażkę. To jest zero-jedynkowy, ludzie. Zero-jedynkowy temat. To naprawdę jest brutalna prawda, ale to jest coś, co jest fundamentem mojego życia. Diabeł przychodzi do mojego życia bliziutko, tak czy że czuję jego śmierdzący oddech. Rozumiecie? I mówi do mnie tak. Chciałbym, żebyś zweryfikował prawdy Boże. Wiesz, co chodzi? On zawsze przychodzi na początku. Ja, on zawsze przychodzi do ludzi z tym tematem, od początku. Przyszedł do Ewy i powiedział, czy na pewno Bóg powiedział? On cały czas mówi, zweryfikuj prawdę Bożą, zweryfikuj. Czy aby na pewno to słowo jest takie ważne? A może nie? Zobacz, jak się czuje. Zjadłabyś przecież, tak? Banana. Wszyscy myślą, że to jabłko. Ja nie wiem, czy to było jabłko. Co ona tam zjadła na Ewkę. Ona zaczęła podważać słowo. Co zrobił pierwszy człowiek? Jak grzech przyszedł do ludzkości? Bo człowiek podważył słowo.
Człowiek podważył słowo. Jak przychodzi porażka do życia człowieka, człowiek podważa słowo. Przychodzi diabeł i mówi, rozważ to, jak się czujesz. Zamknij mordę, mędo społeczna. Żadnych praw nie masz, żeby mówić do mnie w ogóle. Wężu przebrzydły. Bez noga listuje. Nigdy nie podważaj słowa. Jeżeli chcesz, żeby twoje życie miało sukces, to buduj wiarę na słowie. Wysławiaj słowo, a wiara twoja będzie rosła. Twoja wiara zaczyna się od wiary w słowo. Na tym się opierasz i nigdy się nie pomylisz. I to jest pierwsza rzecz. Łaska jest dostępna przez wiarę w słowo. Wiara w słowo to wiara w Boga. Jeśli wierzysz w słowo, to wierzysz w Boga. Jeśli nie wierzysz w słowo, to twoja wiara w Boga to jest teoria. To ty teoretyzujesz. Oczywiście mogłeś się na nowo narodzić, ja w to w ogóle nie wątpię. Dlatego, że żeby narodzić się na nowo, wystarczy, jak wiecie, drobniutki akt wiary w niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa. Tak? Ale w wierze trzeba chodzić. Jak się w wierze nie chodzi, to się uwstecznia. Ostatnio Michał ogłosił dobre kazanie w kościele i mówił, że nie ma ludzi, którzy nie wzrastają. Wszyscy wzrastają, tylko jedni prosto, drudzy krzywo. Bo nie ma takiej formy, żeby ktoś nie rósł. Nie ma takiego, czego się zatrzymałem. Się nie zatrzymujesz, tylko jedni rosną prosto, a drudzy w bok. I się dziwią, że jakoś im nie idzie. Po poziomie lecą. Wiesz. Wiara w Boga to wiara w słowo. Nie ma możliwości sięgnięcia po łaskę bez wiary. Łaska jest dla nas niedostępna bez wiary. Rozumiecie? To jest w ogóle bez szans, żebyśmy mogli, bo wiara jest narzędziem. O łasce już powiedzieliśmy tutaj wszystko, co trzeba, natomiast wiarą sięgamy po łaskę, po wszystkie atrybuty łaski, natomiast wiara, słowo to jest wiara w Boga. Kiedy mówisz, Panie Boże, ja wierzę Tobie, to równa się, Panie Boże, ja wierzę Twojemu Słowu. Bo jeżeli podważasz Boże Słowo, to podważasz Boga, bo Bóg to Słowo i koniec. I nigdy nie rób inaczej. W ogóle nie oddzielaj Boga od Jego słowa. Nigdy w życiu tego nie rób, bo się poślizgniesz. Bo będzie tak, ja wierzę Ci, Panie Boże, ale te słowo tutaj to jest, wiesz, to takie niezgodne z moimi uczuciami. Różne rzeczy są niezgodne z Twoimi uczuciami. Kiedyś, człowieku, jak się uczyłem pracować, no bo niestety niektórzy się uczyli pracować później, niektórzy wcześniej. Ja przez całe życie byłem złodziejem i uważałem, że się nie powinno pracować, to jest w ogóle dyshonor dla człowieka. Tak uważałem przez lata. Potem się nawróciłem, to się zorientowałem, że w ogóle pracować nie potrafię. Że nie wiem, o co chodzi, wstać rano, iść do pracy. Tak? Się uczyłem tego wszystkiego i byłem w takiej jednej firmie i bardzo chodziłem dużo do takich panów z warsztatu, bo mi zależało, bo to byli ludzie pracy i ja uczyłem się od nich pracować w ogóle, nie? Ale w ogóle nie mogłem się zgodzić z ich stylem życia. Na przykład był taki jeden pan, który piekł sobie kiełbasę nad palnikiem. W ogóle takie było niezgodne z tym, co ja patrzyłem. Brał tutaj kiełbasę, nabijał na jakiś pręt, trzymał w jednym ręku, odpalał taki palnik gazowy, palił tą kiełbasę. Wiesz, o co chodzi? Ja tak się patrzyłem na to, mówię, kurczę, jaki odlot. Mówię, mechanik wyczesany równo. Rozumiesz? Wyczesany mechanik. Tak to było takie niezgodne. W ogóle patrzyłem na moje, co za wariat? Mówię, no. Stoi mikrofalówka, no, rozumiesz, o co chodzi, ale gość jara to tym palnikiem w ogóle i w ogóle tak w ogóle, ja nie wiedziałem dlaczego, jak ja mogę sklasyfikować w ogóle tego faceta, co to jest za postać w ogóle, wiesz, nie? Co to jest za postać, tak? Pazury to miał, takie pazury miał, jakie on miał pazury, ja esteta taki jestem, rozumiesz, to te pazury to miał takie, jakby w ziemi rył tymi pazurami. I on takie pazury miał, czy się umył, czy nie umył. On miał takie na zawsze już te pazury, wiesz. Ja się patrzyłem na niego, taki był, jak w ogóle z innej wycinanki. Wiecie, o co chodzi? Dla mnie to jeszcze, jak ja zawsze byłem, wiesz, ubrany dobrze, wszystko czysty, taki, wiesz, no, a ten był taki, wiesz, i takie obasa, i to wszystko, i te jego odzywki. Ale kurczę, jaki to był dobry mechanik. To był taki dobry mechanik, ten facet, dla niego nie było rzeczy niemożliwych do zrobienia. Tam nikt nie wiedział jak, a on wiedział. On wlazł cały do maszyny, w człowieku brudny, wyszedł stamtąd, zrobione, zrobione. Rozumiesz, o co chodzi?
Nazywamy człowiek renesansu. W ogóle rozumiem. Ale w ogóle moje emocje nie korespondowały z tym człowiekiem. W ogóle. Rozumiesz? Twoje emocje mogą w ogóle nie korespondować ze słowem. W ogóle. W ogóle. Ty możesz się tak nie zgadzać całą swoją osobowością ze słowem Boga. W ogóle. Mówisz, co to w ogóle jest? Jak do tego podejść? Nieważne, jak to wygląda, nieważne, co to jest, ważne, że to jest Boże. Jeżeli Bóg coś powiedział, to On w tym wyraził siebie, kropka. Tam nie ma nic więcej. I tam jest wszystko, co potrzeba. Zacznijcie wierzyć w ten sposób. Ja na tym zacząłem budować swoją wiarę. Dlatego moja wiara jest niezachwiana. Dlatego odnoszę sukcesy.